Powódź na południu Polski, a fotowoltaika. Tauron tłumaczy nieprognozowany zrzut wody w czasie klęski żywiołowej. Budżet programu Mój Prąd 6.0 przekroczony, choć nabór trwa. OZE z ponad 50% udziałem w polskiej energii w ciągu najbliższych 5 lat. Rowery elektryczne z opcją dofinansowania. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym rozeznaniu mijającego tygodnia sprawy okołoenergetyczne schodzą nieco na dalszy plan ze względu na klęskę żywiołową, która dotyka południe i południowy zachód naszego kraju. Nie zmienia to faktu, że nasza branża ma duży związek z zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowników. Pytacie nas Państwo, nagraliśmy zresztą osobny odcinek, który tu się wyświetla, co zrobić z podtopioną, zalaną fotowoltaiką lub jej elementami składowymi. Nie będziemy tego odcinka streszczać, to program informacyjny, pozostaniemy przy krótkim komunikacie. Nie posiadając podstawowego przeszkolenia elektrycznego, będąc zaskoczonymi na przykład zalaniem piwnicy, w której znajduje się inwerter, nie zbliżamy się do tego pomieszczenia. Pamiętamy o tym, że woda jest doskonałym przewodnikiem i o tym, że nawet jeśli inwerter nie ma zasilania po stronie AC, co normalne w czasie powodzi czy podtopień, to energia elektryczna produkowana przez moduły powoduje, że przewody idące do inwertera mogą znajdować się pod napięciem w dzień. Nie ma sensu ratować, ryzykując zdrowiem i życiem, tym bardziej, że zalany inwerter nie będzie nadawał się już do użytku. Moduły na dachu to oczywiste, ale i na gruncie najprawdopodobniej nie ucierpią podczas zalania. Oczywiście okablowanie i złącza także będą do wymiany. Także drodzy Państwo, nie ryzykujemy, jeśli istnieją chociaż minimalne wątpliwości. Pozostajemy przy zagadnieniach okołopowodziowych. Południe Polski walczy z klęską, tymczasem we wtorek. Do zbiornika Mietków należącego do Wód Polskich nastąpił wcześniej nieprognozowany nagły zrzut wody ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron, poinformowała we wtorek Joanna Kopczyńska, prezes Wód Polskich. Zrzut wody zaskutkował tym, że woda trafiła następnie do zarządzanego przez Wody Polskie zbiornika Mietków, co spowodowało jego przepełnienie i przyspieszenie upustu wody z 40 m sześciennych na sekundę do 60 m sześciennych na sekundę, a takie tempo zagraża m.in. wrocławskiemu osiedlu Marszowice. Premier wspominał o szokującej decyzji, świadczącej o braku współpracy i koordynacji. Tymczasem Tauron ripostuje, że to niemożliwe do skontrolowania przelanie się wody przez koronę zapory. Czekamy na wyjaśnienia. Budżet programu Mój Prąd wyczerpany, czy nie? W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa o wyczerpaniu planowych środków programu Mój Prąd 6.0, które wynosiły 400 milionów złotych i postulowaliśmy o przysłowiowe trzymanie ręki na pulsie, bo mają pojawić się dodatkowe pieniądze. Tymczasem nabór nadal trwa i suma wniosków osiągnęła pułap 500 milionów złotych. Nie zamykamy naboru programu Mój Prąd 6.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje zmianę programu priorytetowego Mój Prąd w zakresie budżetu finansowego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli FENIX 2021-2027, poinformowano w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cóż można powiedzieć, zainteresowani do dzieła. Polska stawia na odnawialne źródła energii, nawet w perspektywie krótkoterminowej. W Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, w scenariuszu aktywnym, wskazano, że w 2030 roku 56,1% energii elektrycznej będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych, mówił w rozmowie z portalem strefabiznesu.pl Tobiasz Adamczewski z Forum Energii, wskazując, że nie jest to scenariusz nierealny. Jako przykład podawane są Niemcy, gdzie obecnie aż 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Tymczasem w 2024 roku w Polsce ten udział wynosi 30%. Na koniec, czy Polacy przesiądą się na rowery elektryczne? Zakończyły się konsultacje w programie Mój Rower Elektryczny. Na dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć 300 milionów złotych. Program ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale elektryczne rowery możecie kupować już teraz, ponieważ dofinansowanie nie będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy od zakupu roweru minęły ponad 2 lata. Są także inne warunki. Rower musi być nowy i wyprodukowany w Unii Europejskiej. Akumulator musi mieć minimum 10 Ah. Po zakupie należy rower zarejestrować na policji, która przyzna mu numer i tym numerem musimy oznakować ramę. A pieniądze? Całkiem niemałe, bo dofinansowanie spełniając powyższe warunki wyniesie aż 50% wartości pojazdu, ale nie więcej niż 5000 zł. Z polskiego na nasze oznacza to, że e-bike za 10 tysięcy dostaniemy za połowę ceny. W razie zainteresowania polecamy zakup dość szybko, zanim ceny pójdą w górę o wartość dofinansowania. Tym złośliwym akcentem kończymy i żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzięki.